Paweł Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa. Za nami wiele ciekawych wydarzeń sportowych i sukcesów sportowców z Koszalina. Zaczynam od pierwszego. Małgorzata Hołb-Kowalik wzbogaciła się o kolejne trofeum. Koszalianka wywalczyła złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów. Nasza sztafeta należy do ścisłej światowej czołówki i dominuje w Europie. Polki były faworytkami finału mistrzostw Starego Kontynentu w Berlinie. Małgorzata Hołb-Kowalik biegła na pierwszej zmianie. Na kolejnych Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz oraz Justyna Święty-Erestic. Ta ostatnia półtorej godziny wcześniej wywalczyła indywidualnie złoty medal na 400 metrów. Polki nie zawiodły polskich kibiców, uzyskały czas 3 minuty 26 sekund i 59 setnych i ze sporą przewagą wyprzedziły pozostałe rywalki. Sporą niespodzianką zakończył się tegoroczny turniej tenisowy Toyota Koszalin Open. Triumfatorem został nierozstawiony w zawodach Szymon Walków. Było to jego pierwsze zwycięstwo w tej rangi imprezie. W tegorocznej imprezie było sporo niespodzianek. Na etapie ćwierćfinału odpadł najwyżej rozstawiony w turnieju Paweł Ciaś, triumfator zeszłorocznych zawodów w Koszalinie. W półfinale przegrał drugi w drabince Argentyńczyk Matias Franco Descote. Uległ w trzech setach w starciu z Szymonem Walkówem. Polak w finale zmierzył się z faworyzowanym Maciejem Rajskim. Pierwszego seta pewnie wygrał Rajski 6-4. W drugiej partii toczyła się emocjonująca walka z kilkoma przełamaniami serwisu przeciwnika z obu stron. Ostatecznie wygrał tego seta Walków 7-5. Kibice spodziewali się ostrej walki w ostatniej partii. Tak się jednak nie stało. Walków w pełni kontrolował wydarzenia. Stracił tylko jednego gema, wygrał seta 6-1 i cały mecz 2-1. Bodajże 3 mecze, bo także przegrywałem pierwsze sety, ale za każdym razem starałem się grać o każdą piłkę, walczyć o każdą piłkę. Nie poddawałem się własnym negatywnym emocjom, jak widać przyniosło to skutek. Co do tego finału, patrząc na ten ostatni set, to już praktycznie chyba wojna psychologiczna była po twojej stronie. Tak, Szymon, byłem trochę zdziwiony, ponieważ Maciej miał wszystkie dyspozycje do tego, żeby jeszcze w tym trzecim secie powalczyć. Być może ten drugi set go trochę podłamał. Ja starałem się, tak jak mówię, starałem się walczyć o każdą piłkę przez cały mecz i to po raz kolejny przyniosło mi skutek. Też trzeba powiedzieć, że w tym meczu było sporo przełamań, także to też widać na wyrównanym poziomie. Tak, ale to też warunki pogodowe na to wpłynęły, ponieważ było dosyć wiecznie. Ciężko było serwować cały czas na wysokim procesie pierwszego serwisu, mocnego serwisu, więc dużo tym serwisem mieszaliśmy, dużo było rotacji, tak żeby ten serwis szedł kort i dużo rozgrywaliśmy wymian z tyłu kortu. A bardzo cieszę z tego, że z takim zawodnikiem jak Maciek, który jest bardzo dobry z tyłu kortu, udało mi się dzisiaj stanąć szranki. Pierwszy set bardzo dobry, drugim też do popięci było źle. Przy 5-6 przegrałem serwis, zrobiłem chyba 3 podwójne błędy, pamiętam. I w tym momencie troszkę w dół poszedłem i myślę, że to był taki moment, gdzie troszkę, też może fizycznie troszkę usiadłem, ale myślę, że bardziej mentalnie troszkę w dół. Dużo myślałem o tym drugim secie. Ten drugi set taki dosyć przewrotny i raz ty przełamywałeś rywala, raz rywal ciebie, także sporo walki. Tak, tak, dokładnie. W drugim secie tak, no szliśmy równo praktycznie, czuliśmy tak, że gramy równo i ta końcówka Szymon zagrał dużo lepiej, ja popełniłem za dużo błędów. Ten trzeci set już zdecydowanie pod dyktando rywala. Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Troszkę właśnie mentalnie, troszkę w dół poszedłem, on troszkę na pewności. Potem w drugim secie poszedł do przodu, zagrał agresywnie, ja też zostałem z tyłu, za dużo błędów popełniłem. Triumfator imprezy otrzymał 2160 $ oraz 18 punktów do klasyfikacji światowej ATP. Przegrany musiał zadowolić się nieco niższą kwotą. 1272 $ oraz otrzymał 10 punktów do klasyfikacji światowej ATP. Kolejny turniej ITF Men's Futures rozpoczął się już w Bydgoszczy. Obok turnieju singla w Toyota Koszalin Open 2018 odbyła się także rywalizacja deblistów. Zwyciężyła polska para Jan Zieliński i Kacper Żuk. Większość meczów w turnieju deblowym dostarczyło sporych emocji, szczególnie półfinały, w których para Żuk-Zieliński wyeliminowała po 3-setowej walce Kamila Gajewskiego i Szymona Walkowa. W drugim meczu Paweł Cias i Michał Dębek pokonali Brazylijczyka Eduardo Dissingera i Ukraińca Władysława Orłowa. W meczu o pierwsze miejsce faworytami byli Cias i Dębek, ale to rywale dyktowali warunki. Jan Zieliński i Kacper Żuk wygrali 2 sety 6-2, 6-2. I zostali triumfatorami turnieju.
teoretycznie mieliśmy pod kontrolą, ale w drugim secie, kiedy mieliśmy 6-2-3-0, to był tak naprawdę kluczowy gem na 4-0, kiedy przegraliśmy piłkę decydującą. Wtedy zobaczyliśmy, że jednak chłopaki tutaj chcą się zapaść na grę i tak jak było widać, kolejne 3-4 gemy były na styk, akurat nam się udało wygrać. Myślę, że gdybyśmy wygrali tego gema na 4-0, to by było naprawdę łatwo, ale końcówka była ważna i na szczęście się udało. W jaki sposób determinacja, w jakiejś taka mobilizacja była chyba jednak po waszej stronie? No to też mi się tak wydaje. Ten gem przy 3-2 i moim serwisie, kiedy była piłka decydująca, myślę, że zadecydował też o tym meczu, bo gdybyśmy, jakby przeciwnicy wrócili z podwójnego breaka, my moglibyśmy się trochę podłamać, oni by się podbudowali, mogło być zupełnie w drugą stronę. Ten gem na 4-2 był tak naprawdę kluczowy w całym spotkaniu. Dzisiaj miałeś takie dosyć mocne i wymagające spotkanie singlowe, także też musiałeś w jakiś sposób... Mogłeś mieć problemy z kondycją, a jednak nie. Nie, no generalnie przegrałem ten mecz singlowy 3-6-3-6. Uważam, że nie odzwierciedlał on w 100% tego przebiegu tego spotkania. Również było bardzo dużo takich gemów na styk, które akurat ja przegrywałem. No ale fajnie, że Debla się udało wygrać. Były momenty, w których było ciężej. W pierwszym secie parę decydujących piłek zdecydowało o tym, że to my wyskoczyliśmy na 5-2, a nie oni. A w drugim secie wyskoczyliśmy szybko na 3-0 z podwójnym przełamaniem, aczkolwiek było już w pewnym momencie gorąco, bo było 2-3, jeden przełamaniem i decydująca piłka na Kasper serwisie. Udało nam się to wygrać i później 0-40 przełamanie, co było kluczowe tak naprawdę. W jaki sposób wyglądało to tak, że determinacja była zdecydowanie po waszej stronie? Cóż mogę powiedzieć, no pierwszy raz gramy razem Futuresa tak naprawdę, zagraliśmy trzeci raz tak naprawdę turniej razem, zagraliśmy dwa razy Mistrzostwa Polski do 23 lat, które wygraliśmy, seniorski byliśmy w finale, teraz Futures wygrany, więc jakby jedna porażka w całych wakacjach, no determinacja była, no bo to finał zawodowego turnieju, więc chcieliśmy to wygrać i zdobyć kolejny tytuł do historii, że tak naprawdę naszych startów, no więc jesteśmy zadowoleni bardzo. Zwycięzcy otrzymali 18 punktów do rankingu deblistów oraz czek na $930. Rywale otrzymali 10 punktów oraz $540. Dziękujemy. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest prezes klubu tenisowego Bałtyk Koszań, Ryszard Kowalczyk. Witam. Dzień dobry. No trzeba powiedzieć, że cały tydzień emocji tenisowych za nami. Trzeba powiedzieć też, że tych emocji nie brakowało w tym turnieju, zarówno w rywalizacji singlistów, jak i deblistów. Tak, faktem jest, że trzeba to podpowiedzieć, że nasz turniej odbywał się po raz 14 i jest to najdłużej organizowany turniej w Europie. Nikt przed nami jeszcze 14 razy tej formuły, czyli tego turnieju nie organizował. To jest pierwsza rzecz, a druga taka, że no dopisała przede wszystkim ilość zawodników, 44 zawodników w eliminacji, 32 w turnieju głównym. Zawodnicy z takich krajów dość charakterystycznych jak Bahama, ja już pomijam Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk, Urugwaj, Niemcy, tutaj Ukraina, Rosja i tak dalej. Także mieliśmy rzeczywiście przekrój tenisistów z całego świata. No, trzeba powiedzieć, że ta piękna historia tego turnieju, to byli zawodnicy, którzy osiągali niesamowite sukcesy w późniejszej, dalszej karierze. Ten Futures, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje, że można się tutaj od takiego turnieju wybijać w górę. Oczywiście. Dość powiedzieć, że gościli u nas tacy zawodnicy najlepsi jak Janowicz, jak Przysiężny, a z zawodników o światowej klasie, 8 z rankingu, to był belgijski zawodnik, który u nas również startował. Goffin. I dzisiaj z powodzeniem widać go wszędzie praktycznie. Także no, można powiedzieć, że tego typu turnieje są taką kolebką właściwie do dalszego startu. One dały. Janowicz zresztą sam powiedział w któryś z wywiadów, że Koszalin go odbił. Jest to dla nas wyjątkowo miłe, bo jak obserwujemy niektóre turnieje zawodowe, to często wspomina się w nich Koszalin, że tu właściwie startowali zawodnicy, tu zaczynali swoją karierę. To dla nas bardzo miłe. Ale on wygrał tutaj turniej. Te 18 punktów do klasyfikacji światowej ATP, one w jakiś sposób dają jakiś taki impuls, żeby przeskoczyć o kilkaset pozycji w rankingu, a to też ułatwia start w następnych turniejach. Tak, bezwzględnie. Jan Walków Szymon, który zwyciężył w tym roku, był na bodajże 1240 którejś pozycji, a zdobycie mu tych, i miał 4 punkty na koncie. Teraz zdobył punktów 18, bo zwyciężył i to daje mu przeskok gwałtowny, bo od 400 przynajmniej miejsc do przodu, czyli będzie notowany 800. Mało tego, to daje mu możliwość startu bez kwalifikacji już w dalszych turniejach.
Szymon Walków, można powiedzieć, taka niespodzianka, ale też i gwiazda nam tego turnieju. Zawodnik, który nie pierwszy raz tutaj w Koszalinie występuje. On jest znany tutaj koszalińskiej publiczności, ale mimo wszystko nie był faworytem. A on tutaj za każdym razem musiał się bić z rolą tego, który ma gonić rywali. I jak pokazało, pokazał się z naprawdę z dobrej strony. Tak, rzeczywiście Szymon jest zawodnikiem Redeco w Wrocławiu. U nas gra już kilka razy, ale jest przede wszystkim zawodnikiem deblowym. On w tym roku wygrał dwa turnieje z wyższej rangi, mianowicie Challengery. Wygrał jeden Challenger w Poznaniu i drugi wygrał w Gdańsku. W związku z tym od razu po Gdańsku przyjechał do nas i właściwie to myślał o tym, żeby znowu zaistnieć w deblu, ale partner jego był po kontuzji, w związku z tym ten debel mu nie bardzo wypadł, ale chyba to doświadczenie z wyższej rangi turniejów pozwolił, a walczył niewiarygodnie. Rzeczywiście w każdym meczu nie dwa sety, tylko trzy sety, więc bił się okrutnie i stąd też ten finał, który był właściwie dla niego morderczy, bo jego przeciwnik miał tylko poprzedniego dnia dwa sety i to krótkie, a Szymon bił się z Argentyńczykiem okrutnie, przeszło 3 godziny i wszyscy sądziliśmy, że będzie to krótki mecz w finale, no ale okazało się wręcz odwrotnie. Co do Szymona Walkowa i tego półfinału w deblu, no też trzeba przyznać, że trafił na dosyć wymagającą i bardzo zmobilizowaną parę, Zieliński Żuk, którzy w finale też pokazali się z rewelacyjnej strony, rozbili zupełnie parę Cias Dębę, która też była faworyzowana w tym finale. Zgadza się, rzeczywiście, ale kiedy rozmawiałem z zawodnikami i pytałem ich właściwie jak to jest, no jak to jest, że niektórzy faworyci, no tak jak był Cias z Dębkiem, no polegli właściwie bez walki. No okazało się, że no coś się zaczyna fajnego dziać w polskim tenisie. To znaczy te programy szkoleniowe, które już mają miejsce, spowodowały, że ta grupa tych wybitnych tenisistów bardzo się zrównała. I teraz, kiedy pytałem, mówię, no a kto może wygrać ten turniej? Oni mówią, że przynajmniej 4 par każdy. Czyli ten poziom się już fajnie wyrównał, a co najciekawsze, ci młodzi strasznie mocno depczą po piętach starszym. Już ci nie mogą spokojnie spać. Ci rzeczywiście są głodni sukcesu, grają coraz fajniej. Koszański turniej przez wiele lat miał taką, może nie renomę, taką sytuację, że w większości finałów grali obcokrajowcy lub wygrywali obcokrajowcy. W tym roku, w zeszłym roku, 2 razy polskie finały. Tak, faktem jest, że ja sobie nie przypominam, zresztą pytałem sędziów, bo już mówię, może mi pamięć zawodzi, i czy był taki turniej, że w finale spotkało się w tej rangi dwójka Polaków. Oni mówią, że sobie nie przypominają, więc w tym roku dla nas była to wielka radość, że mogliśmy zobaczyć dwóch naszych rodaków, chociaż z punktu widzenia takich emocji sportowych zawsze miło jest, jak gra Polak z obcokrajowcą i wygrywa Polak. No bo no, wtedy publiczność jest cała jest za jednym zawodnikiem, wiadomo, a tutaj za dwoma. A tu musieliśmy rozdzielić nasze serca pomiędzy jednego i drugiego, chociaż obydwoje są przesympatyczni młodzi ludzie. Zresztą też ten finał Walków Rajski pokazał, jak ważna jest psychologia sportu. Rajski, który wygrywa pierwszego seta, w drugim jest niesamowita walka o zwycięstwo, bo przełamanie w jedną, w drugą stronę, wiele się działo. A w tym trzecim secie Walków zupełnie zdominował rywalizację. Rajski, który miał w zasadzie rywala gdzieś tam, to jednak odpuścił i nie dał rady tego ostatniego seta. To jest rzeczywiście taka sytuacja, której nie do końca wszyscy jesteśmy w stanie pojąć. Rzeczywiście pierwszy set Rajski wydaje się być absolutnym faworytem, wygrywa 6-4, drugi set wręcz odwrotnie. Szymon goni, dogonił 7-5, no i trzeci set 5-0. 5-1, no i Szymon kończy. Chyba rzeczywiście tu nie chodzi już nawet o umiejętności, chyba chodzi, mówię tam, tak po tenisowemu, jak to mówią, o głowę. Ta głowa chyba wczoraj nie zagrała do końca Rajskiemu, a Szymon już nie popuścił. Jak już go miał, to jak to mówią, za gardło złapał, to go nie puścił. Ja tak po tym finale pytałem się go o to, że w zasadzie powtarza scenariusz w każdym kolejnym pojedynku, bo wcześniej tam gdzieś w drugiej rundzie bodajże z Ukraińcem też 3 sety pierwszego przegrał, w półfinale podobnie, z tym praktycznie był przygotowany taktycznie na takie rozstrzygnięcie. Tak, rzeczywiście, on jest dość mocny, taki psychicznie, zresztą mówię, ja śledzę jego rozwój kariery, kiedy miał 13 lat, przyjechał z kolegą i tu Koszalina i mieliśmy przyjemność zagrać z moim partnerem Mariuszem Olkiem
w debla z nimi. No myśleliśmy, że takie dzieci, za przeproszeniem, to co oni mają tu zagrać z nami. Nie dali nam nawet gema. Także pokazuje to, jaka to jest przepaść między, powiedzmy, nami, amatorami grającymi w tenisa, a zawodowcami, mimo że oni mieli 13 dopiero lat, prawda? Co z turniejem? W przyszłym roku planujecie w jakiś sposób powiększyć turniej? Czy będzie ta sama sytuacja? Coś się mówi po cichu, że pula nagród ma się zwiększyć, jeżeli chodzi o te futuresy na poziomie, najniższym poziomie, tak jak w tej chwili w Koszalinie. Będzie rozwój w tym kierunku? To znaczy, ja myślę, że wszystko okaże się we wrześniu. Ma być walne zgromadzenie Światowej Organizacji Tenisowej tego cyklu i mają uzgodnić, bo rzeczywiście ta formuła, może nie użyję właściwego słowa, nie staje się nudna, ale trzeba szukać czegoś nowego. Wszędzie, no, ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. W związku z tym już mamy sygnały, że po pierwsze będzie podwyższona pula nagród nie z 15 tysięcy na 25 tysięcy dolarów jako taka pula, która pozwoli ściągnąć lepszych zawodników. To raz, także chyba wyeliminować też takich zupełnych amatorów. O właśnie, bo w eliminacji, no nie ukrywam, przyjechał zawodnik z Bahrajnu, który grał na poziomie absolutnie lajtowego tenisa amatorskiego. W związku z tym, żeby już eliminować takie zdarzenia, rzeczywiście chyba to jest dobry moment, ale mało tego, no my myślimy o organizacji. Kiedy kończyliśmy pierwszy turniej wczoraj, od razu siedliśmy i myślimy, co zrobić w przyszłym roku. No ale oczywiście trochę za wcześnie, natomiast jeśli nadarzy się okazja, oczywiście w ślad za tym znajdą się pieniądze, bo to są przede wszystkim duże pieniądze na organizację turnieju, to chcielibyśmy się podjąć, żeby 15 turniej, już nasz 15 turniej był już wyższej rangi. Będzie to takim pomiędzy futuresem, a myśli się o pomiędzy futuresem a challengerem. Takie pół na pół, jeden wyższy, a drugi poziom niższy. W związku z tym to byłoby dla nas ciekawe. Myślę, że będziemy rozmawiać i z prezydentem miasta, i ze sponsorami o to, żeby znaleźć dodatkowe pieniądze i zorganizować już wyższą półkę. Bo przede wszystkim organizacyjnie bardzo nas cieszy taka opinia, że wszyscy zawodnicy, sędziowie ocenili jako jeden z najlepszych futuresów tego typu w Europie. Że do Polski przyjeżdżają tylko do Koszalina. Także jest to dla nas takie, no, miłe, ale i zobowiązujące. Miłe i zobowiązujące. Nie pierwszy raz widzieliśmy gwiazdy tenisowego tenisa. Nawet te światowe kilka lat temu, czy Jerzy Janowicz, czy też Daniel Goffin tutaj grali w Koszalinie. Miejmy nadzieję, że Szymon Walkow, zwycięzca tegorocznej edycji turnieju Toyota Koszalin Open, również zaistnieje w tym wielkim tenisie. 22 lata dopiero, także jeszcze sporo grania przed nim. I miejmy nadzieję, że właśnie ten Koszalin był dla niego takim kopniakiem w karierze do przodu. Za rok 15 jubileuszowy turniej Toyota Koszalin Open. Zatem Państwa serdecznie zapraszam, bo naprawdę jest warto zobaczyć tenis na fajnym poziomie. Moim Państwa gościem był dzisiaj prezes klubu tenisowego Bałty Koszalin, Ryszard Kowalczyk. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Piłkarze Bałtyku Koszalin rozpoczęli sezon w piłkarskiej trzeciej lidze. Nie była to udana inauguracja. Beniaminek uległ na własnym boisku Lechowi 2 Poznań 0-2. Faworytem wydawał się zespół poznański, w którym obok wielu młodych zawodników zagrało kilku doświadczonych, w tym wielokrotny reprezentant Polski Dariusz Dudka. Starcie było wyrównane do 21 minuty. Wówczas błąd bramkarza Bałtyku Romana Trawkina wykorzystał Hubert Sobol i goście objęli prowadzenie. 5 minut później było 2-0. Tym razem gola strzelił Marcin Wasilewski. Lech nadal przeważał, ale już goli nie zdobył. Gospodarze najbliżej trafienia byli w 78 minucie, kiedy to w poprzeczkę trafił Christian Krause. Ostatecznie wynik już się nie zmienił. Jesteśmy po pierwszym meczu, myślę, że to jest zawsze taka duża niewiadoma, tym bardziej jeśli przyjeżdża się do zespołu Beniaminka, którego tak na dobrą sprawę nie do końca się zna. Także bardzo się cieszymy z 3 punktów. Myślę, że z przebiegu gry, z przebiegu meczu mieliśmy trochę więcej i byliśmy o te 2 bramki lepsi. Zgodzę się tutaj z trenerem drużyny gości. Z przebiegu gry rzeczywiście ten mecz wyglądał tak, że goście zasłużyli na tą wygraną. Mieli sytuacji bramkowych więcej, panowali nad piłką, posiadali ją zdecydowanie więcej od nas. Był to dla nas pierwszy mecz w wyższej klasie rozgrywkowej. Myślę, że gdzieś tam zbyt duża trema troszeczkę mojego zespołu, zawodników bardzo młodych, zaznaczam, bo gramy bardzo młodym zespołem. Średnia wieku jest około 21 lat, także ta trema miała prawo gdzieś tam przyjść i myślę, że spotęgowała ją jeszcze sytuacja
głupio straconej bramki, która na kilka minut, można powiedzieć, bardzo mocno gdzieś tam namieszała w naszych głowach. No i efektem tego też myślę, że była stracona druga bramka, gdzie chcieliśmy po prostu za szybko gdzieś tam ruszać do jakiegoś odrabiania wyniku i po błędach defensywy naszej w wyprowadzeniu piłki straciliśmy drugą bramkę i można powiedzieć, że od tego momentu ten mecz troszeczkę usiadł i gdzieś tam to tempo gry było takie bardzo, bardzo spokojne i myślę, że też i ani więcej sytuacji jakichś nie było za dużo stuprocentowych. Po prostu ten mecz był zamknięty już po tych dwóch bramkach. Bałtyk z porażką na koncie jest 17 w tabeli. W tym tygodniu zespół koszański rozegra dwa mecze. Zagra na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska i u siebie z Gwardią Koszalin. Od wyjazdowej porażki rozpoczęli sezon w trzeciej lidze piłkarze Gwardii Koszalin. Ulegli na wyjeździe Raduni Stężyca 1-2. Było to starcie Beniaminka ze Spadkowiczem. Zespół ze Stężycy pozyskał wielu doświadczonych zawodników i stał się jednym z faworytów rozgrywek. Gwardziści dobrze rozpoczęli to spotkanie. Objęli prowadzenie w 27 minucie po trafieniu Michała Schuberta. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy do remisu doprowadził Tomasz Bejuk. Ostatnie słowo należało do gospodarzy. W 79 minucie rzut karny wykorzystał Krzysztof Iwanowski i ostatecznie Radunia wygrała 2-1. Gwardia z przegraną w dorobku plasuje się na 12. miejscu. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia. Świetną inaugurację sezonu w czwartej lidze zanotowali piłkarze Leśnika Manowo. Pokonali na wyjeździe Gryfa Polanów 3-2. Leśnik imponował formą w ostatnich meczach kontrolnych, ale czekało go trudne zadanie w starciu z Gryfem. Zespół manowski jednak świetnie wszedł w mecz. Objął prowadzenie w 7 minucie po golu Piotra Sulimy. Po dwóch trafieniach Mateusza Myślińskiego goście przeważali już 3-0 w 18 minucie. Trafienie samobójcze Marka Zanowicza dało szansę na odrobienie strat Gryfowi. Zespół polanowski starał się zmniejszyć dystans do rywala, ale zdobył tylko jedną bramkę. W 89 minucie trafienie zaliczył Przemysław Sydoruk. Ciężki mecz, ciężki teren. Powalczyliśmy, ciężka praca. Wszyscy, cała drużyna zasłużyła na wygraną. No i taki mamy wynik, jaki mamy, 3-2. Trzeba powiedzieć, że mecz w zasadzie w jakiś sposób się rozstrzygnął w pierwszej części, ale w drugiej mieście ciężkie chwile. No, tempo było wysokie, w pierwszej połowie 3-1 bodajże. Przeciwnicy w drugiej połowie postawili na atak, grali trójką z tyłu. Strzelili tylko jednego gola. Na szczęście nam się udało dowieść wyniki. Cieszymy się. Rozpoczęliśmy tak, jak chcieliśmy. Dość konsekwentna i ofensywna gra w pierwszej połowie spowodowała, że szybko strzeliliśmy 3 bramki. Mogliśmy jeszcze z jedną dołożyć w pierwszej połowie i mecz byłby zamknięty. Dość przypadkowa stracona by bramka na 3-1. Wprowadziła w nasze szeregi troszeczkę nerwowości. Uważam, że wygraliśmy dość zasłużenie. Leśnik po tej wygranej zajmuje 8 miejsce. W następnej serii zespół manowski zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Gościną. To informacje, kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.